Będąc w Czechach ciężko nie napić się pilsnera do smażonego sera. To jest ich specjał. Smażony ser jest rewelacyjny. Jest świetny. Często podawany z frytkami. Teraz tu jeszcze można kupić w półce. Jest to specjalna odmiana sera. To nie jest taki zwykły ser. W kruchej panierce. O. Ciągnie się. Grubałka. Jest dwa dni po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Czechach, dlatego witamy Was. No, w Czechach. W Czechach. Żeby nie było za łatwo. Tak, jesteśmy w Czechach. Jak wygląda stan wyjątkowy? No jak czeski film. Nikt nic nie wie. Nikt nic nie wie, są tłumy turystów, jest masa turystów. A dzisiaj zabieramy Was do skalnego miasta. Czyli przepięknie położonego labiryntu skalnego, znajdującego się tuż za granicą polską. Tutaj są dwa takie skalne miasta. Jesteśmy w pierwszym. Nie wiemy, czy uda nam się zwiedzić jeszcze drugie, ale może czasowo to jakoś wyrobimy. W tej chwili idziemy do kasy. Zjedliśmy dobry smażony syr. Popiliśmy czeskim piwkiem. Pogoda nam, jak widzicie, dopisuje, bo Duch Gór dał pogodę. Liczy, że Paweł był łaskawy. I lecimy. A to, co będzie w środku, to zaraz zobaczycie. Jak już wcześniej wspomniałem, tak wygląda stan wyjątkowy, więc musimy swoje wystać w kolejce, żeby w ogóle tam wejść. I to zapowiada się na długie stanie. Masa. Właśnie uciekamy przed wężykiem i chyba staliśmy się jego głową. I no, na razie zgubiliśmy wężyk. Udało się. Póki co zaczynamy i oddychamy świeżym powietrzem w lesie. Czarni pływać nie mogą. Tutaj też nie mogą wchodzić. Tutaj zaś nie powinni dotykać węży. Kto choć raz w życiu nie marzył o tym, aby przenieść się do świata baśni i poczuć się jak skrzacik czy kurdblowaty krasnoludek? Na szczęście istnieją na świecie miejsca zupełnie odjechane, wręcz baśniowe. Jednym z nich jest skalne miasto w Arzbach, w czeskiej części Gór Stołowych. Jeśli ktoś naprawdę nie słyszał o tym miejscu, jest bardzo ubogi. No ale nic straconego, wszystko jeszcze przed Wami. Okej, to lecimy. Po prawej stronie widzimy skały. Po lewej skały, a przed nami skały. Niby tak. Tylko że właśnie te skały tworzą niesamowity labirynt i gdyby nie wytyczone szlaki, można by było się tu zupełnie zgubić. Wszystko wkoło nas przerosło dosłownie i w przenośni. Przeciskając się pomiędzy kamiennymi zębami, odnieśliśmy wrażenie, jakbyśmy chcieli wydostać się z paszczy skalnego golema. Kompleks znajduje się tuż przy polskiej granicy i przyciąga wielu rodaków, jak i turystów z całej Europy. Nie dziwi zatem fakt, że właśnie tutaj nakręcono kilka scen filmu Opowieści z Narnii.
bo przecież miejscówka jest nie do podrobienia, a magia tego miejsca wylewa się z każdej strony. Niesamowite formy skalne, wyrastające prosto z ziemi, pną się do samego nieba niczym czarodziejskie fasole. Tylko czekać, aż w końcu zejdzie po nich jakiś olbrzym, aby pochwycić jedną ze swoich maczug i na zawsze zmienić krajobraz tego miejsca. Dystans społeczny. Zachowuję dystans społeczny? Ale to po czesku. 1,5 metra. Także witajcie na Titaniku. Polacy, witajcie na Titaniku w Skalach. W Czechach film znacie, wiecie, co was czeka. No. I to jak to skończy, będzie katastrofa, se potopimy. Zakładnie informacje. Jezierko Jedlouki skruba 300 metrów. Długość jeziorka około 300 metrów. Sirka je 25, szerokość 25 metrów, a pozor, maksymalnie chłopka jezirka je 300. Uwaga, głębia pod nami 300 centymetrów. Centymetry to nam starszy. Pro blondyny je to 3 metry. Jezierko jest taki unikatnie, wóbec zimą nie zamarza, a nigdy się minus 30. Jeziorko w żadne mrozy, w żadne zimy nie zamarza. Wiecie dlaczego, wite, procz nie zamarza? Ktoś wie? W listopadu spuszczamy wodę. Wodę za miesiąc spuścimy. Na lewo hawajskie ostrowy, tam Helga, poslednia tanecznica, hula, hula, bonga, bonga. Ostatnia tancerka hula, hula po lewej stronie, na wyspach hawajskich. Z przodu na lewo uparze zuchorski bóbr. No i to my się to chorski bóbr, poslednia w Europejskiej Unii. Ostatnia sztuka bóbrskiego obora w całej Unii Europejskiej. Nigdzie chłopaki już boberka nie zobaczycie. A pozor, na ruce waha krokodyli, aligatorzy, wahani, uwaga na te krokodyle. No, to są polskie krokodyle, zmizone z Polska. Wczoraj był jeden, dneska, dzisiaj już są dwa, zas in baza. Przed nami skała to Gibraltar, za tą skałą będzie wrak Titanika, jest to miejsce katastrofy. Kapitan przewrócił, turystów potopił. Ja też tak potrafię. Za skałą na prawo zbytki wrak. Aligator, Rajsek, to może! Forfeiter atakuje jaka Franca! Jak? No. To chyba dobrze. Czesi do końca nie wiedzieli, jaki skarb posiadają, aż w XVIII wieku wybuchł tutaj potężny pożar. To było szczęście w nieszczęściu, gdyż ogień odsłonił niedostępną część kompleksu. I zaczęło się. Tłumy turystów ruszyły, jak przy otwarciu nowego Lidla. Jak zdążyliście zauważyć, nic od tamtej pory się nie zmieniło. Chodzi mi oczywiście o turystów. Skalne miasto to ultraturystyczne miejsce, więc planując wycieczkę dobrze jest przyjechać wcześniej rano, aby nie tracić czasu na stanie w kolejce. Jeśli nie jesteście emerytami lub rencistami, to przygotujcie się na schody, bo jest ich tam naprawdę dużo. Choć przygotowano również krótszą trasę, tak aby nie spocić się i zbytnio nie zasapać. Dla bardziej wytrwałych piechurów, którzy chcą oddać się w pełni magii tego miejsca, polecam przejście żółtym szlakiem do drugiego kompleksu skalnego zwanego Teplickie Skały. Większość skał ma oczywiście swoje nazwy, gdyż często wyglądem przypominają fikuśne rzeźby, które wyszły spod ręki artysty.
Starożytni Czechosłowacy mawiają, że sam liczy rzepa maczał w tym palce. Zasuwaliśmy jeszcze żółtym szlakiem, aby dojść do Teplickich Skał. Udało nam się, ale niestety internet tutaj nie odbiera, więc nie wiemy, czy będzie możliwość powrotu do auta z powrotem. A słoneczko już powoli się chowa. Także nie chcemy ryzykować i takim wartkim tempem zapieprzamy z powrotem. Może się nam uda zdążyć jeszcze przed zmrokiem. Mamy nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczyska. Pa.